Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich czarodziejów i czarownice w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. Jesteśmy pod, w zasadzie, działem ksiąg zakazanych. Dotarliśmy tutaj oczywiście ze względu na to, że mamy umiejętność obcowania ze starożytną magią. To też zobaczymy, gdzie to tak naprawdę nas zaprowadzi. Mamy nadzieję, że oczywiście znajdziemy to, co chciał znaleźć profesor Fig, ale niestety został zatrzymany przez dyrektora Blacka. No oczywiście nie ma tutaj lekko, bo jak już widzę, no mamy sporo przeciwników na naszej drodze, także będzie tutaj też walka. To może z racji tego, że będzie walka, to może my się ubierzmy, słuchajcie, w coś, co może nie wygląda super, ale może w jakiś tam sposób będzie lepsze do walki. Na twarz sobie też coś załóżmy, obrona, o właśnie, widzicie? Wyglądamy ohydnie. Okej. Wyglądamy ohydnie. Akcesorium na głowę. Też mamy dodatkową obronę. Boże. Co ja zrobię z tej mojej postaci? No a czy tutaj mamy jakieś lepsze rzeczy? Defensywa. Ofensywa. Dobra, zarzućmy sobie to. Jeszcze odzienie. Czy mamy jakieś lepsze? Mamy. Nieznacznie, ale zawsze. No wyglądamy jak irytek wręcz. No ale cóż. Nie ma to tamto. Sprawdzamy. Jak można byłoby rozprawić się z tymi typami. Dobra, któryś następny pewnie będzie chciał wstać. Oczywiście, że tak. Cyk. Któryś jeszcze? O kurde, więcej was. O kurde, nie! Aaaa! Wartownik myśl od siebie. No nie, kolego. Nie dzisiaj. Not today. Teraz jesteśmy całkiem dobrze bronieni. Revelio. Księga. Na samym środku za strażnikami. Przymyśl od siewni. I te okulary. Całkiem potężna magia. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bacall. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. No i nie przysiągła. Nie poprzysiągła tego, że... nikomu nie powie. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Coś mi się wydaje, że będzie trzeba sprawić w jakiś sposób przykrość Irytkowi. Czy da radę go... nie wiem, zatrzymać? Nastraszyć? Cokolwiek? Żeby już nigdy nie wtrącał się w nie swoje sprawy. Byłoby dobrze. Okej. I co mamy jeszcze do zrobienia? Jadowita odwaga. Śledź misję. Podróż. Ale czy możemy w jakikolwiek sposób, bo teraz jest noc. Nikogo tutaj w Hogwarcie nie ma, on jest jakby, no, pusty pod tym kątem, że ludzie raczej, znaczy dzieciaki czy tam młodzież śpi. O, chociaż jednak ktoś tu jest. Ktoś tutaj jednak jest. A nie, zaraz, mamy też zadanie główne jakieś. My mamy też zadanie główne. Księgi i perypetie. Wróć do klasy profesora Figa. To może skończmy sobie mimo wszystko to zadanie, zanim zajmiemy się pobocznym. Tylko zastanawiam się, czy to poboczne na przykład nie jest dostępne tylko i wyłącznie w nocy. Rzucę okiem, jak ono się nazywa. Jadowita odwaga. Dobra. Będzie trzeba się przyuważyć, czy ono będzie jeszcze dostępne, ale podejrzewam, że tak. No, i mamy dzień. I mamy dzień, więc możemy spokojnie sobie tutaj do Figa podskoczyć i powiedzieć mu... O, a ty to kto? goblins, working with Rookwood. Professor Sharp. Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Nie chce pan wiedzieć. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Brakująca strona. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a fifth year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Co pan im powie? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. No, nauczyliśmy się właśnie już zaklęcia, między innymi tego niewidzialności, które bardzo przydatne jest i będzie jeszcze, zwłaszcza do otwierania tych skrzyń z oczyma. Dobra. Przeczytaj pocztę. And see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. What are you up to now? It's still available. Go to Hawksfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Naty właśnie wysłała ci wiadomość swoją pocztą, prosząc o spotkanie w dolnym Hawksfield. Czy ja się muszę koniecznie tym teraz zająć? Mapa świata. Wow, to... Okej. Czyli tutaj, Hawksfield. Znajduje się we wsi, położonej jest najbliżej Hogwartu, w hołdzie szkole, która ich wszystkich uczyła. Mieszkańcy zdecydowali się na nazwę Hawksfield. Jednak mniej więcej w tym samym czasie mieszkańcy górnego Hawksfield również opowiedzieli się za tą nazwą po Hawksmith. Niechętnie zawarto więc kompromis i każda z wiosek dodała do swojej nazwy dodatkowy człon. Okej. Znikać będzie mgła, odsłaniając nowe miejsca, takie jak wioski, lochy, obozy bandytów i Obozy bandytów. Wow! Zaczyna się robić dosyć tłoczno wśród naszych zadań. Całkiem ciekawie. Czyli na pewno mamy tą jadowitą odwagę, to po pierwsze. Tutaj co mamy? Skrzyżowane różdżki. Tak, to byśmy potrzebowali też zrobić. Skrzyżowane różdżki. A ta misja od tej dziewczyny? Zaklęcia zdzieralstwa, dziewczyna z... A, to jest główny quest. W Hawksfield. Kombinacja zaklęć. Dobra, no to lecimy z tą jadowitą odwagą. Jak mamy zadanie poboczne, to czemu by się nim nie zająć właśnie teraz? Wyglądamy... dziwnie. Ale działa. Słuchajcie, jeśli coś wygląda dziwnie, a działa, to nie jest wcale takie dziwne. Duncan, co tam? Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. Siema. I've heard all about you, of course. Confronting trolls and dragons. Okay. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Pufka? Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Jeszcze w zielarni nie byłem. Appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Jeszcze w zielarni nie byłem. I mamy to całkiem daleko do ogarnięcia. Wyjście. Biblioteka Atreum. Co to jest? Tajemniczy pokój znajdujący się pod działem ksiąg zakazanych. Mamy tam szybką podróż? Okej. Nie będziemy musieli się już w tym później zakradać. Tam też są skrzynie. Sounds intriguing. Dobra, gdzie my tutaj trafiliśmy? Trafiliśmy do biblioteki, a z biblioteki chyba właśnie w lewo to takie główne wyjście będzie w stronę zielarni, przynajmniej tak to wygląda, jak jakaś szklarnia wręcz. A nie, jednak tędy. Open, open. To jest główne wyjście ze szkoły? O, loading screen, okej. No to lecimy. Przy okazji mam nadzieję, że tam będą jakieś miejsca, do których później w przyszłości będziemy mogli ewentualnie sobie teleportować. Revelio. Lumos. A! Ono tu. Widziałem cię, mały gnojku. A tu są... Hej! Trzminorki. Trzminorki to magiczne latające insekty wywołujący melancholierz syrop. Żywią się pokrzywami, a gniazda zakładają w ciemnych i odosobnionych miejscach. Niestety znane są z zajmowania pszczelich ulów, co ma oczywiście potworny wpływ na znajdujący się w nich miód. Yep. Jezu, myślałem, że to klucz, który szukamy. Dobra. I somewhere over here. A może tutaj też coś znajdziemy? Revelio może? Można pewnie zmieniać... Czy to jest do zmieniania czasu? Huh. Klikam użyj, ale nic się nie dzieje, więc... Tu jest, proszę. Incendio. Ha! Ukryty korytarz zielarstwa. To mi wygląda na jakiś dungeon, no. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Dobra, czyli potrzebowalibyśmy sobie w takim razie Lumos zarzucić. Tu. Lumos. No przeskakuj. Revelio. Lumos. Tutaj cokolwiek zdziałamy? Incendio. Można tam przeskoczyć na drugą stronę? Można! Dobra, rękawice nowe. O, zeskakuj na dół. Spadła z mojej drogi. O, i teraz jak przejść na drugą stronę? Co jest? Lumos. Dobra, dajmy Lumos. Chyba podejrzewam, że trzeba wszystko to rozświetlić. I będzie trochę bezpieczniej. Lumos. Incendio. Revelio. Skrzynia tylko tutaj jest. Dostaliśmy jakiś czepek, który jest w zasadzie słabszy od mojego kapelusza. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. Co to jest? Hajsy! Incendio. Hajsy, hajsy, hajsy. O kurde, wygląda to dosyć dziwnie. Revelio. Incendio. Dobra, zapalmy to. Zapalmy to. Lumos. Coś jeszcze możemy tutaj odpalić tak, żeby było trochę bezpieczniej? No nie, no to w takim razie w jaki sposób mamy to ogarnąć? Lumos. Zbierz liść olbrzymiej jadowitej tentakuli. O, nie chcecie mi powiedzieć, że tędy mam... A, po prostu mamy zebrać, okej! A ja się tu zastanawiam, kurde, jak do tego podejść? Od tej strony, od tej, że mnie nie użarło. No to po prostu trzeba było podejść. Czyli nie taka straszna tentakula, jaką ją... malują? A ja teraz mogę sobie pozbierać trochę też tego. Revelio. Nice. Gdzieś mi tu coś pinga, ale to po drugiej stronie. A, pewnie za kłódką znowu. Musimy nauczyć się wreszcie tego jakiegoś alohomora, czy po prostu wiedzieć, jak otwierać te kłódki. Bo nie mam zielonego pojęcia, jak to robić. Czyli one nie są takie straszne. Futro, wow. Nice. Albo tu na zewnątrz jeszcze. Revelio. A tu? Tak. Sterowalne śliwki. Ten pomarańczowy, przypominający rzodkiewkę owoc unosi się, gdy rośnie. Niektórzy wierzą, że zwiększa on zdolność akceptowania rzeczy niezwykłych. Okej, liście malwy. No tam akurat nie dojdziemy, ale musimy stąd jakoś wyjść. Tu jest zamknięte na kłódkę przejście. Revelio. Kurde, duża też szklarnia. Się idzie pogubić. Dobra, weźmy to. Jeszcze coś jest w pobliżu. Kurde, tam mamy dotrzeć. I znowu naokoło. Boże, kto wymyślił takie łażenie po tym... po tej herbaciarni, czy tam zielarni. Revelio. Ty, nie, czekaj. Zgubiłem się. Nie. Jak mam tam zejść do jasnej, ciasnej? No tu nie wyskoczę, nie ma takiej opcji. Na niższy poziom bym chciał zejść. Tu. Tu. No tu nie ma żadnego innego wyjścia. Tędy, okej. O rany bosku. Aha, coś tu było. Nie zauważyłem tych drzwi. Tam coś jest. Mam cię. Drzewo w szklarni. To olbrzymie drzewo rośnie w samym środku szklarni Hogwartu. Jego korzenie sięgają równie głęboko i wiją się tak samo jak szkolne podziemia. Nice. Revelio. Tutaj też już nic nie ma. No to można stąd wyjść, wrócić do Duncana. Aha! Kluczyk! Czy ja chcę kluczyk? Gdzie lecisz, ty ma Agnido? Ja cię kurde znajdę. Tu! Dobra, let's go! Ajajajajaj, już się ruszał. Aha. Udało się. Nie było aż tak źle. Dobra, panie Duncan. Duncan. Udało mi się chyba jakoś ci pomóc. Mam nadzieję, że teraz każdy będzie cię uważał za bohatera. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Cieszę się, że pomogłem. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to puffskein Duncan for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. No chyba, że ja im powiem, że tak naprawdę mnie trochę wykorzystałeś, kolego. Że tak naprawdę mnie trochę wykorzystałeś, gościu. Okej. Skrzyżowane różdżki. To byśmy sobie zrobili, co? Unikaj ataków przeciwnika, wykonując przewroty. Wypróbuj incendio przeciwko kilku wrogom. Ja bym bardzo chętnie właśnie tam wyskoczył. Ty, ale tutaj powinno być przecież... Czemu ja tam nie mam możliwości podróży? Przecież w pobliżu tam było miejsce teleportacji, tego proszku fiu. No, tutaj na błoniach wywaliło nas. Chyba że on jest teraz w innym miejscu. Aha. Revelio. Studnia Czterech Zwierząt. Szkolna legenda głosi, że jakiekolwiek życzenie wypowiedziane przy Studni Czterech Zwierząt, niezależnie czy w pobliżu Testrala, Gryfa Chimery czy Hipogryfa, spełni się każdemu, kto zdobył zaufanie któregokolwiek z czwórki. A my no kiedyś Hipogryfa faktycznie zyskaliśmy. Znaczy, jako Harry oczywiście. Po trzeci manekin. Skrzyżowane różdżki. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Sure thing. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Spoko, nikt by nie nadsaj. Yes, Naty. Then let's get started. Chociaż ona tam już gdzieś na nas czeka, no ale ją ściągnęliśmy. We can make this a real victory. That's the spirit. Czwórka teraz. Ha, a teraz jak mają czerwone, to trzeba im incendio walić. Wow. O kurde. Ała. No twardy. Come on. Accio. Incendio. No! Jak porażka? Czekaj, przecież mi nie trafiła. Zrobiłem sobie protego. Cicho tam. Let's go, jeszcze raz. Very well. Good luck out there. Zaczyna się to powoli trochę mieszać. Zwłaszcza, że ciężko mi, słuchajcie. Ciężko mi. Ej, oni się jakoś... Au. Dobra. Incendio, accio, levioso. Accio, levioso. Dobra. Tego mamy z głowy. Jeszcze w takim razie tę dwójeczkę. A z wami coś jest nie tak. Z wami coś jest nie tak. No i zwycięstwo. Dwójka się nie ruszała. Oddali zwycięstwo. Już wiedzieli, że tak naprawdę nic nie zdziałają. Zaszczyt. I'm just pleased to have done as well as I did. Pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme jubilant accomplishment. Szybko poszło. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Tylko pojedynki. Dobra. Słuchajcie, w tym miejscu sobie w takim razie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 16:00, a dzisiaj zapraszam was do 2 playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!